Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Derta. Troszkę się obijałem i długo naprawdę nie było żadnego odcinka, ale musicie mi wybaczyć, przerwa praktycznie 3-tygodniowa, także obawiam się, że będzie bardzo krucho. Dobra, dajcie mi kilkaset metrów przejechać bez gadania i zobaczę, jak to w ogóle się prowadzi. No, jak widać, całkowicie zapomniałem, jak się jeździ i będzie ciężko. Także, słuchajcie, mam taki plan, żeby tego Derta nagrywać nieco więcej niż ostatnio i na pewno nie z takimi przerwami. Także ten rajd potraktujmy jako powrót. A dopiero jak zacznę regularnie grać, to pewnie wróci forma. Także na razie się od nowa uczę zachowania samochodu. No to tak jakby praktycznie 3 tygodnie nie jeździć samochodem, nie? Niby nic, ale jednak przydałoby się trochę wczuć. Kontynuujemy mistrzostwa. To są mistrzostwa bodajże Walii, jeśli dobrze spojrzałem. Także mamy nawierzchnię szutrową. Pogoda jak na razie nie najgorsza, ponieważ nie pada. Przypominam, że lecę mantą. Także tym tylnym napędem. Jak na razie było różnie. Były sukcesy, były wpadki. Teraz jak na razie staram się nie wypadać z trasy. To jest mój cel, żeby pierwszy odcinek specjalny przypomnieć sobie w ogóle, jak się jeździ. A i tutaj niepotrzebnie zwolniłem ze strachu chyba. 23 sekundy straty, dużo jak na dwa odcinki tylko, takie krótkie, dwa pomiary czasu. No zapomniałem, nie czuję po prostu samochodu i musi po prostu minąć jakiś proces, w którym moje zmysły się przyzwyczają. Wzrok skoordynuje z ręką. Nie ma cudów, kto nie trenuje, ten po prostu wypada z gry. To jest praktycznie w każdej dziedzinie. 28 sekund straty. Ale jadę. Raczej słabo to wychodzi, ale przypominamy sobie. Znaczy ja sobie przypominam, a wy sobie w ogóle przypominacie Derta na kanale, bo naprawdę przerwa była znacząca. Ale może nadejdą lepsze czasy i będzie więcej troszkę możliwości nagrywania. Dobra, jeszcze nawrocik i zaraz do mety. Cholera. Dobra, uda się chyba dojechać ten pierwszy odcinek. Zawsze coś, słuchajcie, zawsze coś. Piąty czas. No myślę, że na więcej nie zasłużyłem po takiej przerwie. Także polećmy sobie drugi odcinek specjalny. 5 km, 700 metrów, różnica wysokości plus 15 metrów. Lekki shooter oraz taki średni shooter w proporcjach 62-38. Dobra, lecimy. Dobra, spokojnie, delikatnie, bez wypadnięcia z trasy.
Może delikatnie szybciej niż na poprzednim odcinku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, na razie. Już 100 metrów przeszło. Bez wpadki. Na pewno nie za szybko, ale... No, nie najgorzej. Cholera. Tak. To musiało się tak zakończyć. Po prostu przestałem czuć samochód i... Był to fatalny błąd. Ale mówiąc szczerze, jakoś specjalnie się nie martwię, bo jestem wytłumaczony tą przerwą. Tak mi tak codziennie w to gra. No to pewnie. Byłoby nieźle, ale to na chwilę obecną niemożliwe. Cholera, gdzie jest ta trasa w ogóle? Tutaj. Dobra, najważniejsze, że nie stawiam je bokiem na zakrętach. A w końcu mamy samochód na tył. Minus 18 sekund. No wiadomo, 15 stracimy w tym wypadku, plus rozpędzenie się, także 18 jak najbardziej zasłużone. Tutaj się robi bardzo, bardzo, słuchajcie, wąsko. Mam jeszcze prośbę, ponieważ wypadłem z obiegu dirtowego i nie grałem tak długo, a wiem, że wygracie regularnie niektórzy z was. Napiszcie mi, czy coś się zmieniło, czy doszły jakieś na przykład nowe trasy, bo kompletnie nie wiem, nie interesowałem się tym. Dobra, lecimy. Troszkę... O! To było na bogato. Skok, który mógł się skończyć już bardzo poważnym dzwonem. Dobra, straciłem niewiele. 22 sekundy, no niewiele. Jeden błąd jak na razie. Myślę, że jak na powrót, to tragedii nie ma. Samochód jest nieco pokiereszowany. Dobra, wyhamował. Już się bałem, że nie wyhamuje. Dobra. Dobra, skoków się troszkę boję. No, jedziesz. Gdzieś tu powinna być meta. Dobra, jest meta. Dojechaliśmy. Dobre i to. Czwarty czas. Czyli nieco się poprawiłem. Łącznie czwarty. Jedna pozycja w górę. No dobra, na podium raczej po takiej przerwie nie ma co liczyć, ale... Ale ważne, że do przodu. Jeszcze dwa odcinki specjalne. Teraz mamy 4700. Oczywiście żwir. Przydałby się serwis, także pewnie zaraz nastąpi. Tak jest. Co my tu rozwaliśmy? To by się na pewno przydało. Koła, tak. Zawieszenie. No zawieszenie to bardzo. Hamulce też. Dobra, co my jeszcze możemy przeznaczyć? Wydech. I chłodzenie. No okej, niech tak będzie. Nic nie ruszam, nie kombinuję w zawieszeniu. Lecimy na domyślnym w tym rajdzie. Dobra. Skupiamy się. No, tak się skupiłem, że... No, kurde, no. Myślałem, że tam jest zakręt, coś mnie zmyliło, że jednak nie i znowu strata. Niestety nie pamiętam tych tras jeszcze, żeby... O,
Proszę Państwa. Fail na dzień dobry. Także raczej z czwartego miejsca nici. Dobra, ale trenujmy. To jest przypomnienie, powrót po przerwie. Także wybaczacie mi na pewno moje potknięcia. Jeszcze zrobiłem jeden błąd, ponieważ za cicho sobie ustawiłem teraz grę i ledwo co słyszę w ogóle dźwięki silnika oraz komentarz, to też trochę mi utrudnia. Chciałem nie przesadzić z głośnością, żeby dobrze mieć możliwość jakby słyszenia swojego głosu, ale to był błąd i jest to nieco problematyczne. Dobra, lećmy. Chociaż jeszcze jakiś odcineczek na zielono by się przydał zrobić. Może z jeden się uda. Ewentualnie po prostu nie rozbić się w tym rajdzie, to też już będzie nie najgorzej. Dobra, mamy teraz bramy. Ups. Dobra, trudna trasa, naprawdę. Nie wiem, Walia chyba nie jest jakąś moją ukochaną trasą, z tego co pamiętam. Raczej tak jest mi obojętna. Ani jej lubię, ani nie lubię. Nie mam z nią złych wspomnień, to też nie jest najgorzej, ale też nie przypominam sobie, żeby jakoś mi się tutaj świetnie jeździło. Ups. Dobra, na szczęście nie wpadłem w te bele. 42 sekundy, ależ słabo. Słabizna. Słabizna totalna. Dobra, byle do mety. Zawsze przynajmniej wpadnie troszkę kasiory na zakup kolejnej fury, którą na pewno fajnie by się było przejechać. Matko, jak tu, jakie zakrętasy, zawijasy. Aj! No. Weźmy, nie wypadnij na koniec jeszcze z trasy. Dawaj do tej mety. Trzeci odcinek za nami. Czwarty czas. Nie za bardzo zasłużyłem. Łącznie czwarty czas do trzeciego 40 sekund straty. Rzecz nie do odrobienia, chyba że ten zawodnik po prostu by się rozbił. Raczej jeszcze nigdy nie miałem odcinka specjalnego 40 sekund przed wszystkimi. Nawet jakbym pewnie wygrał ten odcinek, to i tak by nie starczyło. No ale pojedźmy sobie. Dajcie też znać, słuchajcie, bo to jest pierwszy raz, kiedy nagrywam w 60 klatkach Dirta. Czy odczuwacie jakąś różnicę? Na pewno obraz nie jest żyletem. Spowodowane to jest oczywiście tym, co zawsze, czyli mój monitor ma maksymalną rozdzielczość 1650. A ja nagrywam w rozdzielczości 1920, czyli ten obraz jest przez OBS-a po prostu rozciągany do takiej rozdzielczości, no przez co traci na ostrości, na detalach. Dopóki nie zakupię nowego monitora, to taki stan rzeczy będzie się utrzymywał. Później liczę na to, że no faktycznie będzie to żyletem. Tak mam nadzieję. Wiadomo, że YouTube zabiera strasznie jakość. Nawet jeśli by człowiek nagrał to w ogromnym bitrate'cie,
to i tak to, co jest na dysku, a to, co jest na YouTubie, to są dwie różne rzeczy. Także tam strasznie zżera kompresję. Nawet jak wrzucam film, a zdarzało mi się już wrzucać filmy takie testowe. Wow! Się zagadaliśmy, jadę dalej. Filmy testowe, w których, który na przykład zajmował około 8 giga. I to 8 giga już po obróbce. Po prostu było to robione, nagrywane z bardzo dużym bitrate'em i później obrabiane z bardzo dużym bitrate'em. I pół godziny filmu potrafiło zajmować 8 giga. Ja takie filmy wrzucałem. Natomiast po przerenderowaniu tego przez YouTube'a ten film, mówiąc szczerze, nie różnił się od takiego, który na przykład zajmował 4 giga. Po prostu strasznie, strasznie YouTube zabiera. Po prostu nie może sobie pozwolić na przechowywanie tak ogromnych plików. I musi je skompresować do sobie znanego tylko rozmiaru. Dobra, ja tu gadam, a tak się rozbijam, że po prostu masakra jakaś. No i wsteczny, i recover, no właśnie. Dobra, lipa, lipa. Dobra, pogadaliśmy sobie trochę o tak zwanych technikaliach, o wszystkim innym. Muszę was jakoś zagadać, ponieważ na... No, ale hamowałem naprawdę potężnie wcześniej. No muszę... Czy ja mam koło? Zatrzymam się i sprawdzę. Nie no, chyba mam, bo nie ma tego komunikatu o... Ale dziwnie się jakoś prowadzi. Jeszcze zaraz sobie sprawdzimy. Nie widzę z tej kamery. Dobra, trudno, lecimy. O Jezus. Naprawdę, nie wiem, kto z was wysiedzi do końca na czymś takim. Mówiąc szczerze, jeśli bym zobaczył taki film na YouTubie, gdzie koleś po prostu cały czas wypada z trasy i nie potrafi jeździć, to myślę, że bym tego nie oglądał i wy chyba też nie. Jedyne, co ratuje tą serię, to chyba jest jakieś moje pogaduchy. Możecie wtedy ewentualnie w autobusie sobie słuchać i nie oglądać, jak jeżdżę. Jest to jakieś rozwiązanie. ...50 sekund. Także raczej spadniemy z tego czwartego miejsca. Tam słyszę... Oła! Ekstra! Kolejny trik. Tam chyba koła jednak nie ma, coś mi się wydaje. Jeśli chcecie, to możemy... Możemy sobie po zakończeniu rajdu obejrzeć powtórkę jeszcze, dla chętnych oczywiście. Kto nie chce, no to sobie wyłączy film, a kto chce, to pokażę wam jeszcze, jak ewentualnie sobie robię screeny do miniatur. Bo sam jestem ciekaw tych dzwonów. Nie ma koła, tak jest, nie ma koła. Także teraz taki bonusik dla chętnych. Czwarty czas. Ja teraz chcę obejrzeć powtórkę. Także kto nie jest zainteresowany, to w tym momencie sobie wyłączy film. A ja teraz to będzie taki film, tak naprawdę bardzo... Cholera, no. Czy już powtórka minęła? Czy już jest za późno? Chyba za późno. Aj, szkoda. Szkoda. Niestety przegapiłem, kliknąłem i poszła ta powtórka. Trudno, czyli tego nie będzie. Może innym razem. Czwarty czas w generalce. Czwarte miejsce znaczy. Raczej nie mam szansy wskoczyć na trzecie. Czeka nas chyba jeszcze jeden rajd. Postaram się oczywiście odcinek wrzucić szybciej niż te 3 tygodnie. Także do zobaczyska. Mam nadzieję, że po prostu będzie dużo, dużo lepiej. Na razie, trzymajcie się, cześć.